W tym filmie zrobimy sobie przykład, który mam nadzieję jeszcze lepiej pokaże ci, co to jest liniowa zależność, co to jest liniowa niezależność wektorów, co to jest podprzestrzeń rozpięta na wektorach. To są pojęcia absolutnie fundamentalne dla algebry liniowej i trzeba je naprawdę dobrze zrozumieć, żeby móc dalej uczyć się bardziej zaawansowanych z algebry liniowej tematów. No i tutaj mam układ trzech wektorów, zbiór trzech wektorów, zbiór S. Tutaj są współrzędne tych trzech wektorów wypisane i teraz Odpowiemy sobie na dwa pytania. Pierwsze pytanie to czy ten zbiór S rozpina rozpina całą przestrzeń R3. No, to są wektory, które mają trzy współrzędne, więc to są wektory z przestrzeni współrzędnych R3. No i teraz jak mamy trzy wektory, no to możliwe jest, że one rozpinają całą tę przestrzeń R3. No ale musimy to rozstrzygnąć i to właśnie sobie za chwilę rozstrzygniemy. A drugie pytanie, na które tutaj odpowiemy, to czy ten zbiór S jest liniowo niezależny? Czy ten zbiór wektorów jest liniowo niezależny? No i być może odpowiedź na to pytanie, na te oba pytania uda nam się znaleźć jakoś jednocześnie. Zobaczmy. No ale zajmijmy się najpierw tym pierwszym pytaniem. Co to znaczy, że układ wektorów, że zbiór wektorów rozpina jakąś przestrzeń? To znaczy, że każdy wektor tej przestrzeni można przedstawić jako kombinację liniową tych trzech wektorów. Czyli pytamy, czy każdy wektor z przestrzeni R3, czy dowolny wektor, da się zapisać, da się wygenerować, czasami się mówi, jako kombinacja liniowa tych trzech wektorów, czyli jakaś, jakiś parametr, jak, jakiś współczynnik kombinacji liniowej C1 razy ten pierwszy wektor, dodać. Jakiś inny współczynnik razy ten drugi wektor i dodać jakiś trzeci współczynnik, nazwijmy go C3 razy ten trzeci wektor. I teraz ja chcę dostać dowolny wektor. No to dowolny wektor zapiszę sobie jako x, y, z. X, y, z to są dowolne trzy współrzędne. No i teraz pytanie, czy dla dowolnego x, y i z ja jestem w stanie znaleźć takie parametry C1, C2, C3. Aby dostać właśnie taki wektor o zadanych współrzędnych. Jeżeli tak, to znaczy, że dowolny wektor mogę uzyskać jako kombinację liniową tych trzech. Jeżeli nie, no to znaczy, że te trzy nie rozpinają tej przestrzeni całej. Jeżeli nie mogę uzyskać dowolnego wektora, no to sprawdźmy, czy możemy uzyskać dowolny czy nie. No żeby to zrobić, to musimy rozwiązać to równanie, to znaczy znaleźć C1, C2, C3 dla zadanych x, y i z. I to jest takie równanie wektorowe. Ono się tłumaczy na trzy równania skalarne. No zobaczmy, zrobię to porządnie, krok po kroku. Czyli jak się mnoży wektor przez skalar, to po prostu mnoży się każdą współrzędną. Czyli tutaj C1 razy ten wektor, no to będzie C1. Tutaj będę miał minus C1, a tu będę miał 2 razy C1. To będzie taki wektor. Potem będę miał tutaj 2 razy C2. C2 3 razy C2. Tutaj też pomnożę ten wektor przez ten skalar. No a tutaj mam. Trzeci wektor, tu będę miał minus C3, tutaj jest 0, tutaj jest 2 razy C3. No a tutaj mamy x, y, z, tak jak było. Robię tutaj to wszystko krok po kroku, niczego nie pomijam, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dobrze, teraz tutaj mogę dodać te współrzędne do siebie. Tę współrzędną dodać do tej, dodać do tej, tak jak się dodaje wektory. I to musi być równe temu, więc napiszę to już jako oddzielne równanie. Czyli moje pierwsze równanie to będzie takie, że c1 dodać 2 razy c2 odjąć c3 musi być równe x. No i podobnie te pozostałe równania, czyli jak tutaj przepiszę drugie składowe, no to też muszę je do siebie dodać. Będę miał minus c1 dodać c2. No i tutaj jest 0, to mogę go nie przepisywać, równa się y. I ostatnie równanie. Tutaj mam 2 razy C1, dodać 3 razy C2, dodać 2 razy C3, równa się Z. Taki mam układ równań. No i teraz rozwiążemy ten układ równań. To znaczy znajdziemy C1, C2, C3, przynajmniej spróbujemy. Dla zadanych X, Y i Z. Jeżeli, jeżeli będziemy mieli rozwiązanie, to to znaczy, że ten zbiór rozpina cały R3. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, to nasze nie rozpina. No to ja to rozwiążę metodą eliminacji, czyli taką metodą, którą już pokazywałem w poprzednich filmach. Chcę wyeliminować tutaj najpierw w pierwszym kroku te wyrazy w drugim, trzecim równaniu, które zawierają c1, a potem jeszcze w trzecim kroku wyeliminuję tutaj w trzecim równaniu c2. No i później będę mógł podstawiać z powrotem, tak jak to się robi, i znajdę rozwiązanie. Czyli, żeby wyeliminować minus c1 z drugiego równania, to muszę do drugiego równania, dodać pierwsze równanie, wtedy tutaj C1 się zredukuje. I zastąpię to drugie równanie właśnie takim zredukowanym równaniem, który jest sumą tych dwóch. Czyli tak, C1 odjąć C1, no to będzie po prostu 0, potem będę miał 2C2 dodać C2, czyli będę miał 3C2 i minus C3, minus C3. Tutaj też muszę dodać te prawe strony, czyli będzie X dodać Y. Pierwsze równanie to ja w ogóle mogę przepisać bez zmian, czyli... Pierwsze równanie przepisuję, i tutaj będzie c1 dodać 2c2, odjąć c3 równa się x. No a teraz co z trzecim równaniem? No tutaj chcę wyeliminować ten składnik, czyli muszę pierwsze równanie pomnożyć przez 2 i odjąć od trzeciego. Czyli tutaj muszę wziąć minus 2 razy to pierwsze równanie. No to C1 mi się zredukuje, właśnie tak to jest dobrane. Teraz minus 2 razy 2C2 to będzie minus 4C2. Minus 4C2 dodać 3C2 to będzie minus C2. Minus C2. Minus 2 razy minus C3, no to będzie 2C3. Dodać 2C3 to będzie plus 4C3. I teraz minus 2 razy X dodać Z to będzie minus... 2x, dodać z. Czyli mamy taki już częściowo zredukowany układ równań, w którym nie w drugim, trzecim równaniu nie występuje już ten parametr c1. Teraz jeszcze chcę wyeliminować c2 z, z ostatniego równania. No to tak, mogę pierwsze równanie przepisać znowu bez zmian. Może sobie to przesuniemy tutaj. Pierwsze sobie przepiszę znowu bez zmian. c1 dodać 2, c2 odjąć, c3 równa się x. Drugie też mogę przepisać bez zmian. Czyli tutaj będę miał 3C2 odjąć. C3 równa się x plus y. No a w trzecim równaniu, w trzecim równaniu tutaj muszę wyeliminować to C2. No to zrobię to w ten sposób, że to równanie trzecie pomnożę przez 3 i dodam do niego drugie. Czyli 3 razy to, dodać to. Czyli w ten sposób C2 się zredukuje, i teraz 3 razy 4 to będzie 12. 12C3, odjąć C3 to będzie 11C3. Równa się, i tutaj mam 3 razy to, czyli minus 2 razy 3 to będzie minus 6x, dodać 3 razy z, 3 razy z, a z tego równania mam jeszcze dodać x i dodać y. To mogę to troszkę tutaj Uprościć, bo tu mam wyrazy podobne z x, czyli to będzie minus 5x plus y plus 3z. No dobrze, no to rozwiązaliśmy w zasadzie ten układ równań, dlatego że teraz mogę napisać wzór na c3, korzystając z tego ostatniego równania, wstawić c3 do tego i napisać wzór na c2, potem jak mam c2 i c3, no to mam, mogę obliczyć z tego równania c1. Na tym polega metoda eliminacji. Że teraz mogę napisać Rozwiązanie na stałą C3, że C3, no tutaj wystarczy, że podzielę przez 11 obie strony, czyli jest 1, 11 razy minus 5x od, dodać y dodać 3z. Następnie mogę nagrać wzór na C2, korzystając z tego równania. Wystarczy, że dodam C3 do obu stron i podzielę przez 3, czyli C2 jest równe. 1 trzecia i po prawej stronie mamy x dodać y i jeszcze plus c3 po to, żeby się zredukowało po lewej stronie. No i teraz z pierwszego równania mogę wyliczyć c1. c1 jest równe, no i tutaj muszę od x odjąć 2 razy c2 i dodać c3. No i teraz, jeżeli ktoś mi zada x, y i z, no to ja z pierwszego tutaj równania obliczę c3. Następnie tutaj mam x, y i c3, które, z, tych, z których to parametrów mogę obliczyć c2. Jak mam c2 i c3, no to wstawiam do trzeciego równania i obliczę c1. Jeszcze tutaj mam x, -a. czyli jak ktoś zada mi dowolny x, y i z, dowolne współrzędne, to ja mogę mu obliczyć parametry c1, c2, c3, które to parametry są współczynnikami kombinacji liniowej, która jest mi... Potrzebna, żeby przedstawić ten wektor o wsłużonych x, y i z. Czyli widzimy, że odpowiedź na pytanie, czy, czy te trzy wektory rozpinają całą przestrzeń R3 jest twierdząca. Mam wzory na C1, C2, C3 dla dowolnych x, y i z. Mam po prostu wzory. Czyli jak ktoś mi zada x, y i z, no to ja obliczę mu c1, c2 i c3 i przedstawię ten dowolny zadany wektor jako kombinacja liniowa tych trzech moich wektorów. Bo po prostu mam wzory na te współczynniki kombinacji liniowej, które zależą od tych parametrów x, y i z. I tutaj nie ma żadnego problemu, tutaj nie ma nigdzie żadnego dzielenia. To jest po prostu dodawanie i mnożenie przez jakieś współczynniki. Czyli mam wzory, które dla dowolnego x, dowolnego y i dowolnego z wyprodukują mi te parametry. Nie ma tutaj żadnego problemu. Czyli odpowiedź na pytanie, czy ten zbiór s rozpina przestrzeń r3, jest tak. Tak, dlatego że dla dowolnego wektora mogę znaleźć współczynniki kombinacji liniowej, które przedstawią mi ten wektor jako kombinację liniową tych trzech wektorów. Powtarzam to do znudzenia. No dobrze, to zajmijmy się teraz drugim pytaniem. Czy S jest liniowo niezależny? Czy ten zbiór jest liniowo niezależny? No to tutaj musimy przypomnieć sobie definicję, co to znaczy, że zbiór wektorów jest liniowo niezależny. No to znaczy. Że, jak wezmę kombinację liniową tych trzech wektorów, no to ja może napiszę C1 razy pierwszy wektor, dodać C2 razy drugi wektor, dodać C3 razy trzeci wektor, i zażądam, żebym dostał kombinację liniową taką, która da mi wektor zerowy. To teraz są dwie możliwości. Albo istnieje taka kombinacja liniowa, czyli istnieją takie współczynniki C1, C2, C3, że nie wszystkie są równe 0, które dają wektor zerowy. No i jeżeli taka nietrywialna kombinacja liniowa, czyli taka, w której nie wszystkie współczynniki są równe 0, czyli co najmniej 1 jest różny od 0, da mi wektor zerowy, to wtedy te wektory są liniowo zależne. Natomiast, jeżeli jedyna kombinacja liniowa, która daje 0, to jest taka, w której wszystkie współczynniki są równe 0, jeżeli tylko... W tylko taka jest możliwość, że tylko taka kombinacja liniowa, gdzie wszystkie te współczynniki są równe 0, daje mi wektor zerowy, to wtedy te wektory są liniowo niezależne. Czyli to są dwie możliwości. Albo istnieje taka kombinacja liniowa, gdzie nie wszystkie są równe 0, albo nie istnieje taka kombinacja liniowa i wtedy jedyną kombinacją liniową, która daje 0, jest taka, w której mamy 3 zera tutaj. No to sprawdźmy, jak jest w tym wypadku. Tutaj mamy po prostu pewien konkretny wektor po prawej stronie, czyli tutaj mamy konkretne wartości x, y i z, więc ja mogę wykorzystać to rozwiązanie, które tutaj mam. Po prostu wstawić x równe 0, y równe 0 i z równe 0 do tych wzorów na C1, C2 i C3 i sprawdzić co wyjdzie. No bo tutaj mam wzory, które oddają, dają mi jednoznaczną odpowiedź jaka jest ta kombinacja liniowa. No to jak wstawię x, y i z równe 0, no to dostanę, że C3 musi być równe 0. Tutaj mam 0, dodać 0, dodać 0, razy 1, 11 to jest 0. Tutaj wstawiam c3 równe 0 do drugiego równania, x równe 0, y równe 0, znowu mam 3 0 razy 1 trzecia, czyli widzimy, że c2 też musi być równe 0. Tutaj wstawiam do trzeciego równania c3 jest równe 0, c2 jest równe 0, x jest równe 0, czyli tutaj mamy znowu 0, czyli c1 znowu jest równe 0. Czyli widzimy, że jeżeli mam dostać wektor zerowy jako kombinację liniową tych trzech wektorów, to jedyna możliwość jest taka, że wszystkie trzy współczynniki kombinacji liniowej muszą być równe 0. Czyli to oznacza, że ten układ jest liniowo niezależny. Dlatego, że jedyna kombinacja liniowa tych trzech wektorów, jaka daje wektor zerowy, to jest taka, w której wszystkie trzy współczynniki są równe 0. Czyli to spełnia warunki tej definicji, która była w poprzednim filmie. No i tutaj możemy się zastanowić, czy te dwa pytania, czy odpowiedź na te dwa pytania jest ze sobą jakoś związana. No bo zauważmy, że to jest. Dlatego, że tutaj mam trzy wektory. I wiem, że te trzy wektory rozpinają całą przestrzeń R3 trójwymiarową. No więc, gdyby one były liniowo zależne, czyli na przykład, gdyby trzeci wektor był kombinacją liniową tych pierwszych dwóch, to co by to oznaczało? To by oznaczało, że jak zadaję zbiór rozpięty na tych trzech wektorach, a jeden z wektorów jest kombinacją liniową dwóch pozostałych, to oznacza, że Przestrzeń rozpięta na tych dwóch pierwszych jest taka sama jak przestrzeń rozpięta na tych wszystkich trzech, dlatego że ten trzeci już niczego nowego nie wnosi, bo jest kombinacją liniową tych dwóch pierwszych. No i tak mieliśmy, takie mieliśmy przykłady w poprzednich filmach. Czyli w tej sytuacji przestrzeń rozpięta na tych trzech liniowo zależnych wektorach byłaby taka sama jak przestrzeń rozpięta na dwóch spośród nich. No a dwa wektory nie mogą rozpiąć trójwymiarowej przestrzeni, dlatego że dwa wektory rozpinają co najwyżej płaszczyznę co najwyżej dwuwymiarową przestrzeń. Czyli jeżeli te trzy wektory byłyby liniowo zależne, no to jeden z nich byłby kombinacją dwóch pozostałych, no i te dwa rozpinałyby tylko dwuwymiarową przestrzeń. Czyli jeżeli mam trzy wektory, które rozpinają trójwymiarową przestrzeń, to znaczy, że one muszą być liniowo niezależne. Ja oczywiście tego nie udowodniłem tutaj, tylko podaję takie argumenty przemawiające raczej do intuicji, no ale. Którymś z kolejnych filmów udowodnię to formalnie, matematycznie, że tak jest. Że jeżeli mam trzy wektory, które rozpinają całą przestrzeń R3, to one muszą być liniowo niezależne. Ale myślę, że na tym przykładzie widać, przynajmniej tak intuicyjnie, dlaczego tak musi być. No więc widzimy, że co prawda to nie jest formalny dowód, ale coś, co przemawia do intuicji. Że jak mam trzy wektory rozpinające całą, całą trójwymiarową przestrzeń, to one muszą być niewo niezależne, dlatego że każdy z nich wnosi tutaj do tego zbioru, do tej przestrzeni, którą rozpinają, jakiś niezależny kierunek. Te trzy wektory, każdy z nich reprezentuje jakiś niezależny kierunek. Jeżeli któryś z nich byłby zależny od dwóch pozostałych, no to nie mielibyśmy trzech niezależnych kierunków. Więc myślę, że to przemawia do intuicji, a formalne dowody zostawimy sobie na kolejne filmy.